Na lodowiskach Hokej Ligi Tempa nie zwalnia GKS Tychy. Tyszanie tym razem bez większych problemów pokonali Podhale Nowy Targ. Po pierwszej tercji gospodarze prowadzili już 2-0 i wydawało się, że spotkanie jest pod ich kontrolą. Górale z Nowego Targu na początku drugiej tercji 13 sekund doprowadzili jednak do wyrównania. W kolejnych minutach GKS przejął inicjatywę, zdobywając kolejne bramki. GKS Tychy, Podhale Nowy Targ 6-3. Cały czas kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na lodowisku. No, tak się stało, że dwie bramki straciliśmy w krótkim odstępie czasu. Myślę, że mały moment dekoncentracji, ale potem już wszystko poszło tak, jak powiedzmy należało. Strzeliliśmy kolejne bramki i wygraliśmy, myślę, że zasłużenie. Ty pokazały klasy, no przez większość meczu praktycznie broniliśmy się. Próbowaliśmy swoich szans w kontratakach, no ale no, ile mogliśmy, to zagraliśmy. Martwi dalej ta liczba straconych bramek, no, niestety defensywa no. Jest najgorszą lidze. No wiem, setka już strzeliła nam chyba w tamtej kolejce, no. Trudno, jest jak jest, no. Walczymy, uczymy się, młodzi chłopcy są. Może będzie lepiej.